Twoje, do Twoja, Twoje, jak również dla nas.
abyśmy składali naszą wiarę z czystymi sercami. Panie Jezu, który jesteś dobrym pasterzem i znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, który chcesz posłanić świat okiem Bożej miłości, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który poddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Doprowadź nas do życia wiecznego. Amen. Pan w wysokości, Bóg.
Przyszedłem ogień rzucić na ziemię.
Jeden z obserwatorów współczesnego życia innymi słowami powie to samo. Nie przeklinaj ciemności, ale zaświeć świecie. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Ukochani, już tutaj rozważaliśmy. Pewne takie spostrzeżenie podzieliliśmy, że Jezus zawsze to, czego naucza, najpierw sam realizuje to w swoim życiu. Ogień emanuje ciepło, żebyśmy nie schłonęli i daje światło, dzięki któremu widzimy, co jest do zrobienia. Ogień to dobro czynione drugiemu, dobro, które trzeba świadczyć proporcjonalnie do naszych możliwości. Jezus czyni dobro wedle swoich możliwości jako właśnie człowiek. Uwalniamy duży wielką własną miarę. Uzdrawia duszę, puszcza grzech. Uzdrawia chorych na ziemię, przywraca wzrok ślepym. Stawia na nogi i stwarza grzebany. Karmi rzeczy spotkały ludzi. I wreszcie staje się pokarmem dla nas, abyśmy mogli podobnie żyć, dając nam swoje ciało za pokarm i krew swojego za nadły dla naszych dusz. Dla nas to, co nas czyni, niech będą dobre uczynki miłosierdzia. Miłosierdzia względem ciała i uczynki względem duszy przypomina nam szczególnie w tym roku, roku miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek. Przyjmijcie światło Chrystusa. Kto z was uważnie uczestniczył w poprzednim Chrztu Świętego, właśnie to jest. Celebracja odchodzi do świecy paschalnej, symbolizującej Chrystusa Zmartwychwstałego. Żywy płomień świecy przypomina nam o tym i wzywa Ojca Dziecka, czy też Ojca Chrzestnego słowami: przyjmijcie światło Chrystusa. A potem po zapaleniu świecy chrzcielnej dodaje, że przytrwanie tego światła powierza się wam, Rodzice i Chrzestni, aby nasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając na wierze, mogło wyjść na spotkania przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Przyszedłem bowiem rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby już za to Jezus nie występuje wobec zła, ale zło zwycięża dobro. To jest ewangeliczna zasada. I Jezus zrealizuje ją w najbliższym stopniu, ofiarowując za nas swoje życie, przyjmując śmierć na krzyżu. Zło dobrem zwycięży. Wedle tej zasady naśladował Chrystusa aż na męczeńską śmierć, ksiądz wierzy pod jego życiu. A także patron dzisiejszego dnia, święty Maksymilian Maria Kolb, oddając swoje życie obozie za współpracę. Tak też było ze świętym Stanisławem Żeromskim, niezwykłym męczennikiem. Tak też było ze świętym Wojciechem, kiedy szczególnie w tym roku dotykamy historii 1500
50-lecia naszej Polski. I tak też było za czasów apostolskich. Spośród apostołów tylko jeden miał zmarł śmiercią naturalną, a pozostali śmiercią mężczyzn. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Najpiękniejszym świadectwem przekazywania wiary jest życie osadzone w wierze i miłości do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Poświęcenie matki dla dzieci, uczciwa praca ojca, opieka, jakby dorośli otaczają swoich schowanych rodziców, zachowywanie czystości przed małżeństwem przez zakochanych, uprzejmość kierowców, sprzedawców i urzędników, cierpliwość wychowawców, szlachetność sportowców. Wszystko to może być znakomitym świadectwem wiary. Ma ona ogromną wartość właśnie dlatego, że stanowi przekład wiary na język zrozumiały dla wszystkich. Wierzący i niewierzący język zwykłego codziennego życia. Ukochani, w czasie pobytu w Krakowie Ojciec Święty Franciszek do Rzeszy Młodych i wszystkich, którzy przyszli na ostatnie spotkanie, a wtedy było w obliczu się około 2,5 miliona obecnych. Spotkanie, które było związane z posłaniem doświadczenia Chrystusa. I tutaj Ojciec Święty Franciszek rolę dziadków i babci w wychowaniu młodego pokolenia w wierności Chrystusowi i rolę w przekazywaniu światła i ognia. Ogień, a potem światło rozniesie się od iskry. Musi być najpierw iskierka, która ogień rozpali, a początek tego ogień iskra ognia. Została przekazana taka iskra Bożego miłosierdzia,
abyśmy stali przed Tobą, Tobie złożyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całą budownictwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastęli z nadzieją zmarłych w stanie i wszystkich, którzy w Twojej łasce podeszli nas lepszy. Dopuść im do oglądania Twoich światłości. Prosimy Cię, zmień się nam danym wszystkim i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryjącą Świętym, z Ewangelią Królieńcem ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem Panem Kolbe, ze świętą Anną Kiego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku budowali się Tobie. Wszystkim wychwalamy Cię przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
na wieki wieków. Tak jak w mszy świętej, w tym dniu, tak jak w każdym niedzielę, na zakończenie
naszych modlitw. Pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata. Pozdrawiam wszystkich gości odpoczywających na terenie naszej parafii. Życzę przyjemnego i bezpiecznego odpoczynku. Życzę nam zdrowia, że błogosławieństwo przekazuje sobie zarówno i radę. Zaś zmarłych polecajmy nieskończonemu w tym tygodniu patronimy. Dzisiaj, 14, święty Maksymilian Maria Korwin, Franciszkaniec z naszej Japonii, założył Graszów Piłka Ramonego do Warszawy, gdzie prowadził działalność prawniczą, oddał sobie życie za wschódnie dziedzinami po Bożej koncentracyjnej święci. W środę, święty Jacek Grosz, budowę swojego świętego Dominika, którego od niego otrzymał zakonny kar. Sobota, święty kardynał Strzelkowy, człowiek wielkiej wiedzy, modlitwy, kontemplacji, potrafi łączyć nawet wyższe kontemplacji i mistyką. Zasunął również jako autor wielu mistyk teologicznych i asketycznych. Zachwał za sprzątanie kościoła i szukanie kościoła wiadomo, że sprzątanie Wrocławia, Irena, Anna i Nikola Tomas, Rola Madre, kilka łączy, teraz razem. Chcę za wyżowę w bibliotece Paragrafa. Dziękuję rodzicom dzieci wierzchownych za troskę o wiary, które mamy w Bożym. Serdecznie dziękuję za modlitwy i wszelkie gesty życzliwości pokazane nam z okazji urodzin, imienin i upływających w tym roku 40 lat na końcu. 17 sierpnia 2016 roku rząd na razie na pytanie rozpocznie się 34. pierwsza podróżka na Kostę na Jasnym Górze. Z naszej parafii zgłosiło się już kilka osób. Prosiłbym, żeby jeżeli by następni zgłosili swój udział, także w formie tylko informacji, żeby wiedzieć, kto idzie, ile osób, żebyśmy razem z wami tutaj podejmowali modlitwę. Wszyscy, którzy chcieliby jeszcze wyruszyć na większy kolos, przedłużyć się po pewnym przeżyciu poświatowym, jak młodzież mogą zapisać się jeszcze usiedza przewodnika w Ustrowie Osiedlu, gdzie organizowana jest grupa wyróżnikowa, jest grupa numer 13. Spotkanie się tego rodziną jeszcze w tym przygotowaniu osoba jasnej drogi będzie jutro, 15 poniedziałek. Po godzinie 18 w kościele paragrafie w Wschodniej Osiedli. Jutro uszała Szanowna uda się z tym uczniem motoru. Intencje przy świętych. W poniedziałek o 7 za świętej pamięci Marii Wrocław Łącza, o 9.30 za świętej pamięci Eugeniusza Jasza z intencji Krystyny Kardynała w miesiąc z rodziną, o 15 za świętej pamięci Stefanii i Zerowodzi. We wtorek będzie wrześniu paragraf 6.30 za świętej pamięci Marii Wrocławie. W środę za świętej pamięci Eugeniusza Jasza z intencji Anety Toter z rodziną.
Thank you.
Yeah, I'm going to